Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza e wizyty czyli wideorozmowę z ekspertem z placówki ZUS. Mieszkańcy województwa łódzkiego, a zatem i Wielunia będą mogli umawiać się na spotkania online od listopada. Aby można było odwiedzić ZUS online wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. Podczas e-wizyty ZUS-owscy eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze w godzinach od 9 do 14.30 i taka wizyta nie może trwać dłużej niż 20 minut. Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie Poznaniu i we Wrocławiu. W listopadzie usługa będzie dostępna we wszystkich oddziałach ZUS, także w łódzkiem. Jeśli chcemy zarezerwować wirtualną wizytę, należy wejść na stronę www.zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane, czyli imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać także obszar merytoryczny e-wizyty, czyli zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE, a docelowo również doradca do spraw ulg i umorzeń. Dzień przed spotkaniem klient otrzyma SMS z przypomnieniem o e-wizycie na. Wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e wizyty, godzinę przed spotkaniem, e przesłany zostanie mail. Po kliknięciu linku otrzymanego w mailu, e klient połączy się z pracownikiem ZUS. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, Powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji wizyty. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby. I jeszcze jedna ważna sprawa. Otóż osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS-u lub pracodawcy. Zakład będzie pozyskiwał takie dane sam, udostępni je też pracodawcom. Osoby te nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania. W izolacji domowej. Osoby kierowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych to jest do wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji w tym izolacji w warunkach domowych. Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych, gdy kwarantanna lub izolacja dotyczyła dziecka, potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tej chwili informacja o kwarantannie lub izolacji nadal jest niezbędna do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych, ale ZUS będzie te informacje pozyskiwał samodzielnie z danych z systemu informatycznego Centrum E-Zdrowia, system EWP, w którym zapisywane są takie informacje o obowiązku kwarantanny. I izolacji. Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach dane o kwarantannie i izolacji, ZUS będzie też przekazywał pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. I na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe, czyli wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy. A także zasiłek opiekuńczy. Informacja o kwarantannie lub izolacji otrzyma także sam ubezpieczony na swoim profilu na PUE-ZUS. Ważna sprawa: Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy i taką informację mogą przekazać przez telefon bądź mailowo.